Celem programu Rodzina 500+ miała być poprawa sytuacji demograficznej w kraju, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wsparcie rodziny. W Tczewie w ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano ponad 231 milionów złotych. Po 5 latach funkcjonowania programu 500+, czy możemy się pokusić o lekkie jego podsumowanie? W ciągu 5 lat funkcjonowania programu w mieście Tczewie zrealizowaliśmy wypłaty dla ponad 8400 rodzin, w których wychowywanych było blisko 13400 osób uprawnionych, czyli dzieci do 18 roku życia. Na realizację tego programu, na wypłatę świadczeń dla tych rodzin przeznaczyliśmy przeszło 231 milionów złotych. Obecnie z programu korzysta 10 577 osób uprawnionych. Jak wygląda w tej chwili składanie wniosków, bo już teraz można złożyć wnioski papierowe, nie tylko te drogą elektroniczną? Tak, od 1 lutego tego roku można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i od 1 lutego można było składać te wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia można skorzystać również z drogi tradycyjnej, korzystając z papierowych formularzy, można je przesłać do nas zarówno pocztą, jak i złożyć w siedzibie do przeznaczonej na ten cel skrzynki oddawczej. W przypadku wątpliwości, w jaki sposób ośrodek udziela pomocy? Przy samym wejściu mamy taką możliwość, jest ustawiony taki jakby domofon, gdzie można uzyskać informacje na temat sposobu wypełnienia wniosku. Na naszej stronie internetowej oczywiście mamy również instrukcję szczegółową, jak taki wniosek należy wypełnić. Udzielamy takich porad także telefonicznie, a w razie gdyby jakieś błędy były w tym wniosku, to my kontaktujemy się z klientami i ustalamy, w jaki sposób możemy te wady usunąć. Jakie przypadki przy składaniu wniosków na świadczenie 500+ są najtrudniejsze? Znaczy, ja chciałbym tutaj, korzystając z okazji, po raz kolejny przypomnieć, że pierwszą i podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest sprawdzenie, którego okresu świadczeniowego dotyczy wniosek. Problem ten występował zarówno w przypadku wniosków elektronicznych, gdzie część świadczeniobiorców nieświadomie zaznaczała stary okres świadczeniowy, który trwa do końca maja. I podobnie mamy również teraz w przypadku wniosków papierowych, gdzie te formularze dotyczą okresu 19-21, który kończy się w maju. I tutaj jeszcze raz mój gorący apel do Państwa, aby składając wniosek, jeżeli chcecie Państwo uzyskać świadczenie na dalszy okres świadczeniowy od 1 czerwca, aby składać wnioski oznaczone okresem świadczeniowym 2021-2022. Sam wniosek nie wymaga jakichś szczególnych umiejętności i wiedzy, aby go wypełnić. Jest dosyć prosty. Co w przypadku, kiedy jeden z rodziców pracuje za granicą? W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Chodzi przede wszystkim o kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Wielką Brytanię, jeżeli członek rodziny wyjechał tam przed końcem ubiegłego roku. Wówczas my jako Ośrodek Pomocy Społecznej nie jesteśmy właściwi do rozpatrzenia takiego wniosku. Należy wówczas w odpowiedniej rubryce we wniosku zaznaczyć, że członek rodziny przebywa poza granicami, uzupełnić dedykowany formularz przygotowany przez pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i my taki komplet dokumentów wysyłamy do Urzędu Wojewódzkiego, który ustala, czy mają stosowanie przepisy o koordynacji, w jakim okresie, przepisy którego kraju mają stosowanie i ewentualnie wydaje rozstrzygnięcie. A co w przypadku naprzemiennej opieki nad dzieckiem? W przypadku opieki naprzemiennej świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości połowy ustawowej kwoty, czyli po 250 zł dostaje każdy z rodziców. Oczywiście każdy z tych rodziców musi złożyć wniosek w miejscu swojego zamieszkania i tam będzie miał przyznane to świadczenie w kwocie 250 zł. Natomiast no, to jest informacja, której my z urzędu nie posiadamy, dlatego do takiego wniosku należy dołączyć odpis wyroku, postanowienie, który tą opiekę naprzemienną ustanawia.